Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jakie zmiany do Ciebie idą. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z muszelką, druga z awanturynem i trzecia z kamieniem w kształcie kota. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, w swoją energię. Może jest jakaś sfera Twojego życia, odnośnie której potrzebujesz jakichś zmian, albo oczekujesz jakichś zmian, albo odnośnie której potrzebujesz jakiejś porady, wskazówki. I wybierz ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej przyciągają Twoją uwagę, albo najbardziej Ci się podobają. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała muszelkę i kartę daj miłość albo podziel się miłością. Okej, zobaczmy parę kart Waszej ogólnej energii, w jakiej jesteście energii, jak się teraz macie. Karta umiarkowanie. Umiarkowanie po raz drugi. Karta siła i karta papież. Ok, więc mam takie poczucie, że w jakiejś sferze swojego życia bardzo dużo siebie dawaliście, albo siebie dawaliście, bardzo się angażowaliście w coś, w jakieś przedsięwzięcie, może w jakąś relację, w swoją pracę, w jakiś ważny dla Was temat. I tak jakbyście trochę podupadli na duchu, bo nie widzieliście jakby zwrotu z tej inwestycji, tak? Czyli poświęcasz swój czas, zaangażowanie, może nawet pieniądze, i oczekujesz, jakby oczekiwaliście konkretnych efektów do konkretnego czasu, tak, czy w konkretnym terminie. I tak jakby to się nie wydarzyło, nie sprawdziło, nie zwróciło. I tak jakbyście właśnie mieli wrażenie, że przecież to wszystko na nic, już jakaś taka frustracja, że w ogóle nic z tego nie będzie, że czas to zostawić albo zmienić, albo w ogóle, nie wiem, porzucić ten temat, poddać się. Więc taką energię tutaj czuję. Tutaj jeszcze mamy kartę głupiec, czyli być może zobaczymy, gdzie nam dalej pójdzie to czytanie, ale takie dwa scenariusze tutaj widzę, że albo to jest pora na to, żeby przepraszam, rzeczywiście może rzeczywiście było to coś, co nie było wasze i angażowaliście się w coś i dojdziecie do momentu, w którym zobaczycie, albo może już zobaczyliście, że jeju, że to nie jest moje, że po co ja się w ogóle w to pakuję, że tyle czasu na nic, że już okej, odpuszczam, zostawiam to i zaczynam coś nowego. Albo drugi scenariusz, gdzie owszem, jest to coś, co jest Twojego i w co warto dalej się angażować, ale po prostu w inny sposób. Czyli może zdacie sobie sprawę, że to, w jaki sposób do tego podchodziłam albo podchodziłem, tak, że może metoda, z której korzystam, albo moje nastawienie, albo jeszcze jakiś element po prostu był niewłaściwy. I może mieliście wrażenie właśnie, że kręcicie się w kółko i że już wszystkiego próbowaliście, ale to może jakby nie chodziło o to, żeby zmienić, no nie wiem, jakby sposób. Może nie tyle chodziło na przykład o to, żeby zmienić strategię, jakiś sposób działania, czy no kurczę, o różnych rzeczach tutaj mówimy, więc trudno mi, wiecie, tak bardziej konkretnie w tym momencie coś powiedzieć, ale tak jakby, wiecie, kręciliście się owszem w kółko, ale w pewnym takim zamkniętym pudełeczku swoim, nie? A to rozwiązanie, którego potrzebowaliście, było jakby poza tym pudełkiem i teraz jakby wyjdziecie i z jakichś swoich, nie wiem, schematów, z jakichś szablonów takiego, wiecie, szablonowego myślenia i zobaczycie, że to rozwiązanie jest po prostu gdzie indziej, tak? Że owszem, wykorzystaliście wszystko, co mogliście, no właśnie w obrębie jakiegoś swojego zamkniętego takiego sposobu myślenia, tak? Czy takiego ograniczonego jakiegoś pola możliwości, a to pole możliwości tak naprawdę jest o wiele, wiele szersze i jest nieograniczone i to rozwiązanie jest tam, gdzie nawet nie pomyśleliście, żeby go poszukać. Więc dobra, zobaczmy, co mamy dalej w tym temacie, jakie zmiany do Was idą. Co nam się tutaj dalej pokazuje? Wieża. Trójka buław. Dwójka monet. Ok, czyli ta wieża, no właśnie, to jest ten moment taki, wiecie, zwrotny, takiego załamania czy przełamania. To jest taki moment, gdzie
no właśnie, u niektórych to jest taki, w takiej bardziej negatywnej energii, że już taka zupełna bezsilność, że już po prostu taka złość, frustracja, że już po prostu próbowałem wszystkiego, nic nie działa, że ja już nie wiem w ogóle, co ja mam zrobić. Ale to jest, wiecie, gdzie tak się nawarstwia, gdzie te wszystkie emocje jakby z nas wypływają, ale to jest właśnie ten moment, w którym coś się przełamuje. Jak te emocje wszystkie jakby wypłyną z nas, no to nagle tak jakby się coś oczyściło, to tak jak wiecie, jak czasami jest takie powietrze przed deszczem czy przed burzą, takie gęste i tak czujemy, że coś wisi, nie? W powietrzu, później jest burza, a później jest tak świeżo i jakby nowa w ogóle energia taka następuje, więc tutaj podobną energię widzę. Czwórka monet, dziewiątka buław, czwórka mieczy. Okej, i mamy właśnie też tą dwójkę monet tutaj, więc takie zastanawianie się. Więc ja mam ogólnie poczucie, że to, że próbowaliście już wszystkiego, co znacie, i nic się nie zmieniało, wynikało nie tyle z tego, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, czy że tego się nie da zrobić, tylko bardziej z tego, że wy nie byliście w pełni gotowi na to, żeby to coś się w waszym życiu zmieniło, na to, żeby ten krok dalej zrobić. Bo to często tak jest, że właśnie owszem, my chcemy jakiejś dużej zmiany, chcemy więcej zarabiać, chcemy nowej pracy, chcemy, nie wiem, nowego związku, fajnego związku, czy czegokolwiek nowego, ale często jakby z tym nowym wiąże się bardzo dużo obaw. Czyli ktoś na przykład mówi, że tak, ja chcę zarabiać miliony, ale jednocześnie ma w sobie przekonanie, że praca jest ciężka i żeby więcej zarabiać, to trzeba więcej pracować, więc w momencie, w którym ta osoba myśli o tych milionach, to od razu widzi tą stertę pracy, po prostu nieprzespane noce, wyszarpane w ogóle włosy z głowy ze stresu, jakby ma takie skojarzenie, tak, że te większe pieniądze kojarzą się z większym stresem, z większą i cięższą pracą i to są takie jakby przeciwne. To tak jakbyśmy próbowali właśnie iść w dwóch przeciwnych kierunkach i sami siebie sabotujemy, tak? Bo owszem, ja manifestuję, że chcę więcej zarabiać, ale z drugiej strony mam sobie bardzo dużo lęku i robię wszystko, żeby to się tylko nie wydarzyło. I, no i później się frustruję, tak? No ale to jest właśnie tak, że my sami jakby sami siebie blokujemy jednocześnie, bo nie jesteśmy świadomi pewnych rzeczy. I tutaj mam poczucie, że to, czego nie jesteście świadomi, jakby, że to, co was blokuje, tak, albo ten powód, dla którego do tej pory nie układało się, czy nie wychodziło wam to, na czym wam tak bardzo zależy, to właśnie było to, że baliście się jeszcze przekroczyć pewną, nie wiem, pewną, ten krok do przodu zrobić, tak, pewną barierę taką przekroczyć. Dobra, zobaczę jeszcze parę kart, bo jedną myśl jeszcze tutaj mam. Mamy trójkę kielichów. Ósemka monet i karta cesarz. Więc też mi się taka obawa tutaj pojawia. Trochę obawa przed odrzuceniem. No i właśnie, to może być obawa przed odrzuceniem, na przykład, że w nowej pracy mnie odrzucą, albo że wyjścia, wiecie, do ludzi, do klientów z jakimś swoim produktem, że klientom się to nie spodoba, albo jak zacznę mówić na głos gdzieś na YouTubie, czy jakiejś tam innej platformie o swoich rzeczach, no to, że ludzie będą, wiecie, hejtować, komentować, nie wiadomo co. Albo w związku, tak, że chcę związku, chcę miłości, ale mi nie wychodzi, bo tak naprawdę boję się, że ta osoba mnie nie pokocha, albo że zaczniemy się spotykać i mnie zostawi, mnie odrzuci, porzuci i tak dalej. Więc taka energia mi się tutaj pojawia, że taka obawa też w was była, być może jeszcze jest, ale w takim razie, wiecie, warto w sobie tego jakby poszukać, żeby to, co mówię, z wami zarezonowało i wtedy dopiero możecie coś zrobić, tak? Bo jeżeli coś jest nieświadome, no to tak jakbyśmy dosłownie, nie wiem, sami sobie dwie sznurówki, wiecie, z dwóch butów związali i się, nie wiem, obrażali na cały świat, że się przewracamy z każdym krokiem. No, zamiast popatrzeć, że sami to sobie zawiązaliśmy, nie? No wiadomo, że te różne przekonania, czy jakieś traumy, jakieś emocje, jakieś obawy, okej, one są, może gdzieś tam jakieś rodowe tematy, czy z dzieciństwa, czy coś. I dobra, może wy się o to nie prosiliście, ale z drugiej strony możemy no, albo do końca życia obwiniać wszystkich za to, co nam się dzieje, albo po prostu wziąć odpowiedzialność, że okej, dobra, to nie moja wina, że
czegoś się boję, to nie moja wina, że ktoś mi nakładał do głowy jakichś tam negatywnych przekonań, ale tak naprawdę to moja wina, że w tym momencie dalej w to brnę i dalej szukam winnych i dalej obwiniam wszystkich dookoła, zamiast po prostu wziąć i coś z tym zrobić. Więc no, więc cokolwiek tutaj mówię, jeżeli to z Wami rezonuje, to po prostu uświadomcie sobie, że okej, coś mi tutaj zadzwoniło, coś mnie tutaj czuję, że to o to chodzi i co ja mogę z tym zrobić w takim razie, tak? Poszukać rozwiązania jakiegoś na to, kogoś, z kim możecie popracować może z tym tematem, jakąś książkę czy kurs, czy coś sobie przerobić, żeby z tego wyjść, a nie siedzieć dalej w takiej energii, że ktoś mi tam coś zrobił i że się nie da. Tak czy inaczej. Trochę jeszcze jak patrzę właśnie na tą czwórkę mieczy, to jest też taka energia, że wolę nic nie robić, niż coś zrobić. W sumie taka, ja, wiecie, powiem, użyję słowa lenistwo, aczkolwiek osobiście nie wierzę w coś takiego jak lenistwo, tak? Bo to wynika też z czegoś, tak? Że albo to, że cel, który sobie obraliśmy, nie jest dla nas ciekawy i wcale nie mamy ochoty tego robić, albo właśnie, że mamy jakieś inne, jakby, że pod tym się coś kryje, coś, co nas blokuje i to wtedy trzeba na to popatrzeć. No ale taki element, może potrzeba odpoczynku, może dla części z Was, albo myślę, że taka, w sumie najbardziej tak jak się w to wczuwam, że taka obawa po prostu przed tym nieznanym, że z jednej strony bardzo, bardzo chcę, ale z drugiej strony bardzo, bardzo, bardzo się boję coś w tym kierunku zrobić, tak, bo nie wiem jakby co jest po drugiej stronie, nie wiem co mnie czeka i boję się tego, co tam może być. Dlatego warto robić małe kroki. Tak? Bo jak zrobimy mniejsze kroki, to wiecie, łatwiej jest coś skorygować, jak się robi małe kroczki, tak? I łatwiej można gdzieś tam no, korygować tą swoją drogę, niż jak się skacze od razu w przepaść. No bo wtedy jakby mamy mniejsze pole do popisu, nie? Jak już coś pójdzie źle, no to już pójdzie źle po całości. Dlatego małymi jakimiś kroczkami na bieżąco sprawdzać, odkopywać te swoje przekonania, sprawdzać, co mnie jeszcze blokuje i sobie z tym pracować i idę wtedy krok po kroku do przodu, a nie nastawiać się właśnie na jakieś takie wielkie, radykalne, kosmiczne po prostu kroki, wielkie zmiany. Więc, co tutaj widzę dalej? Widzę, że jakby ogólnie, tak, bo mówimy o tym, jakie zmiany do Was idą, to ja mam, wiecie, jak ja te czytania robię, to są raczej na taką obecną Waszą energię, więc mam poczucie, że część z Was już gdzieś tutaj jest w tym procesie, że do jakiejś ściany tutaj doszliście i powoli się zaczynacie gdzieś tam przez nią przebijać. Coś tutaj się zaczyna z Wami u Was zmieniać, no ale to co widzę to właśnie taki moment przełomowy, takiej zmiany, to dojście do takiego punktu, gdzie czujecie, że już muszę po prostu coś zmienić, że już albo się cofnę i albo w sensie się poddam i nic nie zrobię już nigdy, po prostu nic się nie zmieni, albo się zbiorę w sobie i zrobię ten krok i się odważę i stawię czoła temu, co mnie blokuje, cokolwiek to jest z tych rzeczy, które wymieniłam, albo może coś jeszcze innego, może jeżeli się jeszcze waham nad czymś, tak, to też sobie to rozpiszę i się temu przyjrzę. Jeżeli to są jakieś inne jeszcze wątpliwości, no to też je sobie rozpatrzę, więc czuję, że z tym będziecie w najbliższym czasie też pracować. I no i co? I weźmiecie się po prostu do roboty. Mamy ósemkę monet i tego cesarza. Więc czuję, że tutaj będzie jakby duży sukces, w sensie duży, wiecie, no jakby na waszą skalę, tak? Na wasz moment, tak jak mówiłam o tych małych kroczkach, że każdy mały kroczek jest sukcesem tak naprawdę. A to jak duże te małe kroczki będą, no to zawsze zależy od was, tak? Od tego, co, jakie już macie doświadczenia i na ile jesteście gotowi. Ale tak czy inaczej, jakiś sukces tutaj będzie, jakiś duży krok, no taki mały, duży kroczek, duży dla siebie, nie? Zrobicie i coś tutaj się po prostu u was przełamie, takiego ważnego, taki zabrakło mi słowa, taki przełomowy moment po prostu w waszym życiu to będzie. Nawet jeżeli to nie będzie taki wielki skok gdzieś tam nad jakąś przepaścią, to będzie po prostu przełomowy moment dla was. Tak, i tutaj mam jeszcze kartę As Buław, więc myślę, że też w momencie, w którym, właśnie, bo to też jest ważne, że my się często boimy, bo nie wiemy, co będzie tam po tej drugiej stronie, że jak już zrobię krok, już się odważę,
to nie wiem, czego się tam spodziewać. A prawda jest taka, że nie musisz wiedzieć. To jest tak, jakbyś szedł jakąś drogą, czy szła jakąś drogą i stanęła przed zakrętem i bała się zrobić krok, bo nie wiem, co tam jest za tym zakrętem. Ale no, nie musisz wiedzieć. To chodzi o to, żeby zrobić ten krok i wtedy zobaczysz, co tam jest. I wtedy będziesz szukać kolejnych rozwiązań, tak? I zastanawiać się, co dalej mogę zrobić. I nie wiem, jakieś nowe pomysły się mogą pokazywać. Więc to o to chodzi, że nie musisz wiedzieć, co będzie dalej. Ja jak najbardziej rozumiem obawę, że się po prostu boimy, bo to jest takie ludzkie, że tak to u nas działa, ale, no ale nie musimy wszystkiego wiedzieć, że ta droga się będzie jakby odsłaniać przed tobą. Im dalej będziesz iść, tak? No to tym bardziej będziesz nabierać tej perspektywy. Więc tym asem buław mam takie poczucie, że jeżeli boisz się, że później nie będę mieć, jak się wypstrykam ze wszystkich jakichś tam pomysłów swoich, które mam na teraz, no to później nie będę mieć nowych pomysłów. Będziesz mieć nowe pomysły, bo one będą po prostu z czasem przychodzić, tak? Z tym, jak będziesz zdobywać doświadczenie, będą się nowe jakieś drogi przed tobą odkrywać, odsłaniać i wtedy będą się pojawiać nowe pomysły, więc o to się nie martw. Zobaczmy z kart emocji, co tutaj jeszcze mamy. Tak, karta spokój, więc może też warto właśnie, jak będą was zalewać jakieś trudniejsze emocje, jakieś wątpliwości, jakieś obawy, no to może warto sobie po prostu usiąść i pomedytować. I też mam fajną medytację, taka na niebieskim tle, medytacja uwalniająca napięcia. Jakoś tak ją chyba nazwałam. U mnie na kanale jest darmowa, możecie sobie posłuchać, właśnie żeby te emocje się tak, wiecie, wyciszyły, albo taką po prostu zwykłą medytację posiedzieć i sobie poobserwować to, co się w was dzieje, czy pójść nawet na jakiś spacer na spokojnie, żeby trochę jakby przetrawić te emocje, ale żeby też nie siedzieć w tym i nie nakręcać się jeszcze bardziej, tylko takiej szerszej perspektywy trochę złapać. Karta satysfakcja, smutek, radość, skrucha. Też mam poczucie, właśnie widzicie, ta czwórka mieczy mnie tutaj wołała i podobny mamy obrazek na tej karcie smutek, że może trochę się martwicie, że jakiś etap się w waszym życiu zakończy, że owszem, zrobicie krok, ale może też to, co was trzymało, to, że jeszcze nie jesteście gotowi, chociaż mam poczucie, że to nie chodzi o to, że nie jesteście gotowi, tylko boicie się, że nie jesteście gotowi zrobić ten krok i wziąć może więcej odpowiedzialności na siebie w jakiejś kwestii. Tak, ale no, tak jak mówię, mam wrażenie, że to jest tylko wasza obawa, a nie, że tak naprawdę jest. A pamiętajcie, że to, że się czujesz, jakby to, jak się czujesz, to nie znaczy, że taka jesteś, czy taki jesteś. To, że się czujesz niewystarczająca, to nie znaczy, że jesteś niewystarczająca. To jest tylko to, że ty się tak czujesz na swój temat. To wcale nie jest żadną obiektywną prawdą o tobie. Tak, i karta wściekłość. No, więc wściekłość to czuję też jako taka, wiecie, energia do działania, że w końcu coś się was przełamie, że coś wam kliknie i że ruszycie po prostu z tematem do przodu, tak? Tylko jakby to zrobienie jakiegoś kroku, przejście ponad pewną, no nawet nie wiem, czy przeszkodą, tak jak tutaj patrzę, nie? To jest taki płotek, że czasami nam się właśnie wydaje, że stoimy przed jakąś ścianą i nie wiadomo, jak się przebić przez jakiś temat, że musimy właśnie przeskoczyć nad jakąś przepaścią, a zobaczcie, to jest taki płotek, ledwo i do kolan sięga. Wystarczy, że podniesiecie nogę i już. I przejdziecie nad tym, przed czym tak długo staliście i się baliście. Tak, i weźmy może jeszcze jakąś poradę, jakąś wskazówkę, czy coś jeszcze musicie usłyszeć. Karta cierpliwość, miłość i pomoc z góry. I tak, dokładnie. Pamiętajcie, że, bo czasami jest też tak, że się obawiamy, że już jak zrobię ten krok, to wszystko się rzuci na mnie, nie wiem, ty nagle tak diametralnie wszystko się w moim życiu zmieni, że ja sobie tego z tym nie poradzę i ja tego nie udźwignę. Gwarantuję wam, że tak nie będzie, że często my się właśnie boimy, że coś, że to będą takie wielkie zmiany. Będą takie zmiany, z jakimi sobie dasz radę.
Więc a prawdopodobnie to i tak będzie z tego, co myślisz, że to będzie nie wiadomo co, to będzie, nie wiem, jakiś tam ułameczek, 10% może z tego wszystkiego się wydarzy, tak? Z czasem to się będzie rozwijać i będzie wiadomo, że coraz tam sobie narastać, cokolwiek to jest, ale na początek naprawdę się nie bójcie, że to wszystko przyjdzie jakby w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości. Tutaj też właśnie widzę ten element takiego przemyślenia sobie, takiej może refleksji jeszcze nad tym, co zostawiam za sobą, co się w moim życiu zmieni w momencie, w którym zrobię ten krok do przodu i na ile już jestem rzeczywiście gotowy, gotowa, na ile czuję się gotowy, gotowa zostawić to za sobą. A takie, żeby to było, żebyście sobie też zrobili takie pożegnanie, że coś się zmienia, tak, że stajesz się nową wersją siebie i ta stara wersja ciebie zostaje z tyłu, idzie sobie. Możesz się po prostu w myślach nawet zobaczyć dwie wersje siebie, nową i starą, i nie wiem, przytulić się, pożegnać, podziękować sobie. Jakby to tak może dziwnie brzmi dla niektórych, no ale fajny taki proces zostawienia pewnego etapu swojego życia za sobą. I trzecia jeszcze rzecz, właśnie pamiętajcie, że nawet gdyby było coś, co będzie dla Was trudne, nawet gdyby miało się wydarzyć coś, co by Was przerastało, chociaż no to się tak nie dzieje, no ale dobra, nawet gdyby coś takiego było, to pamiętajcie, że są ludzie, których możecie poprosić o pomoc, o wsparcie. Może niekoniecznie jacyś znajomi, bo nie każdy znajomy, wiecie, ma takie doświadczenie, jakie wy chcecie mieć, nie każdy przeszedł drogę, którą wy chcecie pójść, ale na pewno są jacyś mentorzy, jacyś coache, terapeuci, nie wiem, prawnicy, księgowi, ktokolwiek, osoby, które są profesjonalistami w swoich dziedzinach, którym możecie po prostu za sesję zapłacić, rozwiać swoje wątpliwości, przegadać temat i mieć, wiecie, czarno na białym, jakieś odpowiedzi, których potrzebujecie, i tak, i bez zastanawiania się, tak? Czyli nie wszystko musicie robić sami. Po prostu są osoby, które mogą Wam pomóc i warto o tym pamiętać i warto z tego korzystać i no i tyle. I iść po prostu śmiało do przodu ze swoimi sprawami, ze swoimi marzeniami, ze swoimi tematami i ze swoimi jakimiś potrzebami. Dobrze, jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Zapraszam Was serdecznie. Na dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Witam grupę numer 2, która wybrała awantury i kartę wdzięczność. Przepiękna karta. Ok, zobaczmy w takim razie Waszą ogólną energię. W jakim miejscu teraz jesteście energetycznie, emocjonalnie. Karta umiarkowanie. Sąd ostateczny. Transformacja. I karta papież. Okej. Może jeszcze jedną kartę wezmę. I karta pustelnik. Okej, okay. Troszeczkę podobna energia do pierwszej grupy, chociaż w takim innym kontekście, więc może część z Was ogląda obydwie. Ale tak, z tą kartą umiarkowania mam takie poczucie, że jesteście tacy zrezygnowani trochę w jakimś temacie, tak? W odniesieniu do jakiejś sprawy w swoim życiu, tak jakbyście dużo się właśnie w coś angażowali, dużo w coś inwestowali, nie wiem, czasu, pieniędzy, swojego, nie wiem, emocji, czy czasu, czy czegokolwiek. I jakbyście doszli do takiego punktu, że a dobra, już po prostu puszczam to, bo im więcej robię, tym gorzej wychodzi, że daję sobie spokój, niech będzie, co ma być. Co ma być, to będzie i ja po prostu to jakby wypuszczam ze swoich rąk, nie? Taką energię tutaj czuję. Mam poczucie, że dzięki temu się tutaj dużo zmieni, aczkolwiek być może już zobaczyliście, że coś jakby dzięki temu zrobiła się przestrzeń w Waszym życiu na więcej. Czyli mam tak, trochę taki obraz, bo powiedziałam o wypuszczaniu z rąki. Często mamy takie wrażenie, że coś trzymamy w ten sposób, nie? Tak jakby tutaj tą dłonią do dołu. I że musimy tak trzymać kurczowo, bo jak puścimy, to że już to wypadnie i że stracimy. A często się okazuje, że to jest tak.
że my rękę trzymamy tak i ona jest zaciśnięta i przez to, że tak kurczowo się czegoś trzymamy, to nie ma przestrzeni na to, żeby nowe rzeczy do nas przyszły. I w momencie, w którym stwierdzamy, że dobra, puszczam, to nie dość, że ta rzecz zostaje, to jeszcze jest miejsce na nowe rzeczy, tak? Coś, jakby otwieramy się na to, żeby coś nowego do naszego życia przyszło. I no właśnie stąd mam poczucie, że być może już zauważyliście, tak, że wypuściliście coś z rąk i dopiero zaczęło coś płynąć, albo zaraz zacznie. Coś zacznie się po prostu w waszym życiu zmieniać i to wszystko, nad czym tak twardo, ciężko pracowaliście, zacznie się pojawiać w waszym życiu. I co tutaj jeszcze widzę? Też widzę taką energię, no właśnie, że to przyniesie ze sobą jakieś zmiany, właśnie taki nowy rozdział. I tak się dzisiaj zastanawiałam, zrobiłam czytanie, jakie zmiany do ciebie idą, a też często robię to, jaki nowy rozdział zaczyna się w twoim życiu, nie? Podobne, ale trochę inny tytuł, ale się zastanawiałam właśnie, które zrobić. I tutaj mam poczucie, że właśnie taki nowy rozdział w waszym życiu się po prostu zacznie. Dzięki temu, że wy swoją energię zmieniliście, tak? Z takiego kurczowego trzymania się czegoś, z lęku i ze strachu przed stratą i nie wiadomo czym, na takie otwarcie, tak? Że w takie zaufanie, że takie po prostu co ma być, to będzie, tak jak tutaj zresztą też ta osoba na tej karcie, taka większa otwartość i po prostu no, ta energia takiej wdzięczności, otwartości. No dobrze, więc zobaczmy, co mamy dalej. Ósemka monet, ok. Umiarkowanie. Karta czwórka buław. Ok, więc mam poczucie, że to będzie też taki etap, taki rozdział, okres jakby wzmożonej pracy, że być może to dotyczy właśnie sfery pracy albo finansów, kariery. I po prostu będziecie mieli teraz więcej pracy. Może część z was zmieniła pracę na nową, tak? Kurczowo się trzymaliście jakiejś starej pracy, starej firmy, starego stanowiska, puściliście to z rąk i pojawiły się jakieś nowe oferty albo awans. I z jednej strony fajnie, no ale z drugiej strony to się wiąże właśnie z taką zmianą, że będziecie się teraz wdrażać w jakiś nowy temat. I będzie to wymagało od was po prostu więcej pracy, więcej takiego zaangażowania, ale już w innej energii, nie? To nie będzie takie szarpanie się, żeby czegoś nie stracić, żeby w końcu coś dostać, tylko no po prostu wdrażanie się w jakiś nowy, w nową energię, w nowe tematy. Co tutaj jeszcze? Mam takie poczucie, że ta karta umiarkowania. Z jednej strony, że właśnie będziecie. Ale mam też tą czwórkę buław. Myślę, że będziecie właśnie mocno zaangażowani w pracę głównie. Może dla części z was tu chodzi o relacje czy o coś innego, ale myślę, że dla większości z was właśnie chodzi o pracę, o zarabianie pieniędzy. Ale że będziecie właśnie bardzo, bardzo mocno na tym skupieni. I taka też rutyna wasza taka codzienna się zmieni, że bardziej wejdziecie w taki tryb, wiecie, działania, bardziej takiego poukładanego dnia, większej takiej organizacji, większego może też dbania o siebie, takiego poukładania też, wiecie, kiedy jem lepiej, kiedy pracuję, kiedy śpię, kiedy ćwiczę, kiedy coś tam robię, kiedy, nie wiem, sprzątam i tak dalej, że to będzie bardziej takie, że ta zmiana tutaj, tak, ta jakaś nowa oferta, jakaś propozycja, ten nowy etap w waszym życiu właśnie nie tylko wiąże się z nową pracą i karierą, ale że to wpłynie tak na całą ciebie, czy na całego ciebie w taki bardziej zorganizowany sposób i odpuścicie sobie jakieś imprezki, drineczki, tego typu rzeczy, tak, jakieś tam zbędne kawki z koleżankami, w sensie zbędne, no wiadomo, że to jest potrzebne, ale tak jakby na wszystko jest czas i miejsce, nie? I tak jakby teraz to był czas nie na to w waszym życiu, jakby teraz był czas na zdrowe odżywianie, ćwiczenie, może właśnie jakąś nową dietę, może jakieś nowe ćwiczenia, część z was, może dla części z was tutaj też chodzi o no może właśnie o zmianę diety albo jakichś takich nawyków, wiecie, coś ze zdrowiem nawet związane może być. Że może wcześniej, widzicie, tak kurczowo próbowaliście, nie wiem, trzymać się jakichś tam
restrykcyjnej diety i ćwiczyć i nie było efektów, a teraz po prostu puścicie i bardziej z takiej lekkości wejdziecie w to, że owszem, trzymam dietę i może owszem, nie jem słodyczy, ale że to nie jest takie aż stricte, że bardziej skupiam się na tym, żeby jeść zdrowo, a nie żeby jeść tam 1000 kalorii na dzień, nie? Wiecie, o co chodzi, że ta taka zmiana, jakby jedno i drugie ma ten sam cel, ale zupełnie inna energia jest. Więc no, dla części z Was może też chodzi o taką sferę życia. No ale mam poczucie, że właśnie odpuścicie... Właśnie, że to jest takie przewrotne, bo czasami mamy wrażenie, że no, ten work-life balance, że trzeba mieć na wszystko czas, ale później się tak rozdrabniamy, jesteśmy rozproszeni, nasza uwaga idzie wszędzie, na wszystko i na wszystkich i nie widzimy żadnych efektów. A w momencie, w którym tak się zdyscyplinujemy i skupimy się na sobie i na tym, co jest dla mnie w tym momencie ważne, to widzimy efekty. Mam poczucie, że właśnie z tą czwórką buław to nie jest taka energia właśnie jakiegoś, nie wiem, chodzenia i imprezowania gdzieś, tylko że to będzie to, że Wy będziecie świętować jakieś swoje sukcesy, że się tak zdyscyplinujecie tutaj i weźmiecie za siebie i poukładacie swoje życie, czy taką swoją codzienność, tak w takim kontekście mówię, że w końcu zaczniecie widzieć te efekty, na które tak długo pracowaliście, a których innymi metodami nie mogliście osiągnąć. Karta pustelnik. Sąd ostateczny, dokładnie, paść monet, więc to, co widzę w tym nowym rozdziale, w tym, no właśnie, nie nowy rozdział, chociaż tu u Was bardziej taki nowy rozdział wychodzi, ale te zmiany, które do Was idą, że skupicie się bardziej na sobie, że wcześniej mam wrażenie, że się próbowaliście rozdrabniać na po prostu najdrobniejsze, że byliście dla wszystkich, zawsze, wszędzie, wszystko robiliście i próbowaliście ogarniać, a teraz tak jakby ustalicie sobie jakiś konkretny cel albo 2-3 jakieś cele, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, nie jakieś tam seriale i fryteczki i drineczki, że na to już spędziliście wystarczająco dużo czasu i na to kiedyś może będzie czas, ale dla Was jakby nie to jest teraz ważne. Takie no, 100% skupienie się na sobie. Taka no, dyscyplina, ale nie właśnie w takim jakimś rygorystycznym, negatywnym znaczeniu, tylko taka samodyscyplina, która prowadzi do osiągnięcia konkretnych celów. W takim bardzo fajnym znaczeniu ta dyscyplina, że ja czuję, że ja jestem za siebie odpowiedzialna, czy odpowiedzialny i mam kontrolę nad tym, co robię ze swoim czasem i że ten czas mi nie przepływa przez palce, bo ktoś coś chce i siedzę na, nie wiem, Facebooku czy na jakimś Instagramie godzinami, tylko po prostu wykorzystuję swoją energię tak, jak chcę ją wykorzystać. Tak? I dzięki temu widzę efekty. Tak, piątka buław, sprawiedliwość. I karta diabeł. No, to jest ta druga strona medalu. W takich momentach, gdzie właśnie się skupiamy na sobie bardziej, no to... To wiecie, w życiu generalnie zawsze chodzi o mówienie tak i nie różnym rzeczom. Tak? W momencie, w którym mówię tak jakiemuś nowemu, fajnemu serialowi, który trwa przez nie wiadomo ile godzin, ma 3 sezony albo 8 i po 20 parę odcinków. Jeżeli mówię temu tak i w to się wciągam, no to jednocześnie mówię nie na przykład, no właśnie, jakieś tam ćwiczeniom, na które mogę pójść, tak? Jakiejś jodze, na którą zawsze chciałam pójść, rozwoju swojej kariery albo nauki jakiegoś nowego języka, tak? Czyli zawsze to jest kwestia tego, co ja wybieram. Jednej rzeczy mówię tak, drugiej mówię nie. Jak decyduję się pójść na kawę z koleżanką, to mówię nie temu, że mogłabym ten czas poświęcić na przykład na jakąś medytację dla siebie albo trening. I wiecie, to nigdy nie ma, że coś jest dobre, a coś jest złe, jakoś obiektywnie, ale tak jak mówię, na wszystko jest miejsce, na wszystko jest czas i wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. I czuję, że Wy właśnie tutaj będziecie mieli taki moment mówienia tak sobie i temu, co jest dla Was najważniejsze i od dawna było, a mówienia nie wszystkiemu, co się
do tego nie przykłada. No i to może się niektórym osobom w waszym życiu nie podobać i może wywołać trochę konfliktów i może wywołać jakieś ploteczki z zazdrości na przykład, bo ktoś zobaczy, że wam się coś udaje i nie będą widzieli tego, ile pracy was to kosztuje, ile determinacji, ile takiej samodyscypliny was to kosztuje, ale będą, wiecie, pierwsi do tego, żeby gadać bzdury na wasz temat, więc dla części z was w ogóle, jakby nie mówię, że tak będzie na pewno, bo wcale nie musi tak być, to nie o to chodzi, to może być też tak, że wy się będziecie po prostu bali, że tak będzie i możecie się właśnie obawiać, że chcę pójść za sobą, chcę zrobić to, na czym mi tak bardzo zależy, ale boję się, co inni powiedzą, ale jak ja mam tej osobie odmówić, ale jak ja mam powiedzieć, że nie, ale jak ja mam, nie wiem, piąty dzień z rzędu nie rozmawiać z nią przez 3 godziny. No i no właśnie, to jest to, że sami sobie musimy odpowiedzieć po prostu w pewnych momentach naszego życia, co jest dla mnie najważniejsze. I pamiętajcie też, że te osoby, które być może coś powiedzą, być może nie, ale czuję, że wy się mocno właśnie martwicie o to, co te jakieś osoby powiedzą. Pamiętajcie, że te osoby nie będą ponosiły konsekwencji waszej decyzji. Czyli jeżeli ty sobie odmówisz czasu dla siebie z obawy przed tym, co ktoś powie, albo co ktoś zrobi, albo jak ktoś się zachowa, to ty poniesiesz konsekwencje tego, że nie masz w swoim życiu takich efektów, takich sukcesów, jakie chcesz mieć, a nie ta osoba. Więc no, do tej pory, z tego co widzę, dużo poświęcaliście i dużo robiliście dla innych i dużo się rozdrabnialiście i byliście dla wszystkich i zawsze i wszędzie. No i pytanie, jak długo chcecie, żeby jeszcze tak było? Jak długo jesteście jeszcze gotowi poświęcać swoje życie, poświęcać swoje marzenia dla innych osób, które być może coś powiedzą, być może nie powiedzą. Być może dla nich będziecie inspiracją, żeby zrobić to samo. Być może się usuną z waszego życia, a być może nie zwrócą w ogóle na to uwagi, tak? Bo są gdzieś zajęte czymś innym i no i co, nic nie powiedzą, nie? Nawet może nie zauważą, że u was się coś zmieniło, bo tak też często jest z takimi różnymi osobami. Tak, że mam poczucie, że tutaj z tymi energiami, z tą energią, bardziej chodzi nawet właśnie o wasze wątpliwości, o wasze obawy pod takim kątem, niż o rzeczywiste osoby, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, co ta osoba jedna czy druga zrobi i jak się zachowa. Bardziej właśnie mam poczucie, że to jest taka wasza obawa, która was tutaj stopuje, być może nieraz już was no, stopowała, tak? Czy zahamowała, powstrzymała przed tym, żeby pójść za sobą i za realizacją jakichś swoich marzeń. Więc no koniec końców pytanie jest do was, tak? Do ciebie, co ty z tym zrobisz? Czy pozwolisz, żeby obawa przed opinią innych osób, czy zachowaniem innych osób powstrzymywała cię przed realizacją twoich marzeń? Albo jak długo będziesz jeszcze na to pozwalać? No i może tak być, że będą się pojawiać osoby, które będą kręcić nosem, narzekać i wytykać wam palcami różne rzeczy, ale pytanie jest to samo. Jak długo chcesz pozwalać, żeby po prostu tamte osoby czy opinia tych osób wpływała na twoje życie? Albo odbierała ci realizację twoich marzeń? Dobra, zobaczmy z kart emocji. Karta nienawiść. Strach, no boicie się, nie? Właśnie tej takiej jakiejś nienawiści albo komentarzy, jakichś uszczypliwych tekstów, jakichś plotek, no. Gniew. Co wam tu jeszcze mogę podpowiedzieć? Że po pierwsze, bo też dużo osób się nad tym zastanawia, to jak ja mam komuś powiedzieć, że ja teraz wybieram siebie? Po pierwsze, to nie musisz się nikomu tłumaczyć. Wystarczy, że powiesz nie pójdę dzisiaj z tobą, albo nie odbierzesz telefonu, albo nie odpiszesz, jakby zobaczysz, że świat się nie zawali. No, nie musisz się nikomu tłumaczyć, albo jak musisz, bo masz taką potrzebę, to możesz powiedzieć cokolwiek innego. Nie musisz nawet mówić, co robić, możesz powiedzieć, że ej, mam już inne plany dzisiaj, albo muszę zrobić coś innego i tyle. I nie musisz wchodzić w żadne
głębsze dyskusje, bo to nie jest życie tych osób, tylko twoje. Więc może od tego możesz zacząć. I też nie musisz się wcale chwalić, co robisz. Po prostu to, co robisz, to jest twoje i to jest, to ty decydujesz, co robisz ze swoim życiem, co robisz ze swoim czasem. Nie musisz się nikomu tłumaczyć wcale z tego. Jak ktoś się martwi, bo może po prostu ktoś się martwi, bo nie wiem, się nie odzywasz coś, też możesz napisać, że wszystko jest dobrze, po prostu jestem czymś tam zajęta, czymś ważnym dla siebie zajęty czy zajęta. Wystarczy, nie trzeba wcale poematów pisać, dlaczego ja muszę teraz zająć się swoim życiem, bo muszę. Nie, bo masz prawo do tego, to jest twoje życie i tyle. Tak, dalej karta spokój, pożądanie i niezadowolenie i pogarda. No właśnie, więc to jest ciągle ten taki temat, na ile ja mogę sobie pozwolić na realizację swoich marzeń, a na ile nie mogę, bo komuś się to może nie podobać. O ile nikogo jakoś bezpośrednio nie ranisz swoim zachowaniem, tylko komuś się coś nie podoba, bo się nie podoba, no to naprawdę nie jesteś za to w żaden sposób odpowiedzialna, ani odpowiedzialny. I nie musisz nikogo o zdanie pytać, ani o pozwolenie tym bardziej. I jeżeli się martwicie, że jakieś znajomości się rozpadną, to tak naprawdę zrobi się tylko w waszym życiu miejsce na nowe, fajniejsze znajomości, które będą nadawać na tych samych falach co wy, które będą was wspierać w tym, co robicie, które będą was rozumieć, a wy je. Więc no to jest taki, no, tak jak mówiłam, właśnie taki nowy rozdział, że tutaj się sporo może zmienić. Oczywiście pewnie nie jakoś z dnia na dzień, tylko z upływem czasu, ale no, ale duże zmiany tutaj czuję, że duże zmiany idą, aczkolwiek wszystko zależy też od tego, co wy zrobicie. Czy wy jakby wskoczycie na ten wagon, na ten pojazd, który was do tego, do tych zmian zabierze, czy zostaniecie tam, gdzie jesteście. To też już wasza decyzja, no nie? Ale tym, jeszcze tak muszę dodać, że tymi osobami, którymi się martwicie, ja bym się nie martwiła. Powiem wam, że naprawdę dużo się zmieniałam na przestrzeni lat i zmieniałam pracę, i zmieniałam miejsce zamieszkania, kraje nawet, w których mieszkałam i co za tym idzie, znajomości. I naprawdę pojawiają się nowe osoby. Tak, pojawiają się nowe osoby w życiu i naprawdę nie ma co się jakoś nadmiernie przywiązywać do tych osób, które w jakiś sposób was hamują przed działaniem, przed zmianą siebie, przed osiąganiem swoich marzeń. No. Nie ma co się bać. Przeżyjecie. Dobra, zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady, jakąś wskazówkę, co jeszcze musicie usłyszeć. Rola ofiary. Smutek i karta dom. Co tutaj jeszcze mamy? Karta cierpliwość. No wiecie, tak jak mówię, że te zmiany się nie zadzieją jakby bez was, bo to tak naprawdę to, co się dzieje w naszym życiu, jest efektem tego, co się dzieje w nas samych, z nami samymi, jest efektem tego, jakie my decyzje podejmujemy. Więc jeżeli się bardzo boicie i nie chcecie, to spokojnie. Wiecie, nic się nie wydarzy. Jakby w kółko to samo się będzie w waszym życiu działo. Więc to jest na takiej zasadzie, że jeżeli chcecie, żeby coś się zmieniło, chcecie pójść do nowego, chcecie iść do nowej energii, no to wy będziecie po prostu na bieżąco te decyzje podejmować i te zmiany będą efektem waszych decyzji. I wszystko będzie się działo też w takim tempie, na jakie jesteście gotowi. Możecie się też jeszcze zastanowić, po prostu, wiecie, posiedzieć sobie sami ze sobą przez chwilkę w ciszy, czy pójść sobie na spacer, żeby takiego trochę
dystansu do siebie, nabrać takiej innej perspektywy, żeby, wiecie, oczyścić troszkę umysł. Czy to w tej ciszy, czy właśnie na jakimś spacerze też w ciszy. I zastanowić się, tak sobie przemyśleć, jakby gdzie ja jestem, do jakiego momentu teraz wszystkie moje akcje, wszystkie moje decyzje mnie doprowadziły, tak? Czy ja jestem szczęśliwy, szczęśliwa z tego, gdzie jestem teraz? Jak bym chciał, czy chciała, żeby moje życie wyglądało? I zastanowić się po prostu, jak ja się czuję z tymi zmianami, na ile jestem na to gotowy, na ile nie, a jeżeli tak, to, albo w sumie, jeżeli nie, to może na jakieś mniejsze porcje sobie możecie to podzielić, tak? Na jakieś mniejsze kroczki. To wcale nie muszą być jakieś wielkie, diametralne zmiany od razu. To się może, wiecie, rozwijać po prostu krok po kroku. Więc jeżeli się boicie, jeżeli się martwicie, jeżeli nie wiecie, jak sobie poradzicie, jeżeli nie czujecie jeszcze takiej gotowości, żeby tutaj jakieś może relacje się w waszym życiu zakończyły, czy żeby jakieś rozdziały, czy właśnie znajomości w swoim życiu pokończyć, to po prostu na spokojnie. Przejdźcie przez to w takim tempie, jakie dla was jest komfortowe. To nie jest tak, że wiecie, w jeden dzień się po prostu cały wasz świat zawali i wszystko się od nowa zacznie jakoś układać. Więc no, tylko żeby zrobić to w zgodzie ze sobą, to potrzebujecie takiego czasu na tą refleksję, tak? Żeby sobie to przemyśleć, żeby sobie poukładać i wtedy dopiero jakieś decyzje podejmować albo jakieś konkretne kroki podejmować. Więc dajcie sobie może czas, tą przestrzeń na przemyślenie czegoś, tak, na takie posiedzenie w ciszy, na zastanowienie się i wtedy zobaczycie, co wam się pojawi, co poczujecie, jak się poczujecie z tym tematem. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Na dzisiaj wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała kamień w kształcie kota i kartę magia wody. Okej, i zacznijmy od waszej ogólnej energii. Jak jesteście energii obecnie? Jakie macie nastawienie do życia, do jakiegoś swojego tematu? Karta diabeł. Karta księżyc, transformacja i karta koło fortuny. I od razu mi przyszło takie zdanie, szukasz dziury w całym. I tutaj tak patrzę na tego, tu na tej karcie jest kotek, grzebie w jakimś akwarium. Aha, dobra, tu z jakąś rybką się bawię, ale takie mam wrażenie, że tam szuka czegoś, grzebie tam, gdzie jakby tu tyle fajnej przestrzeni jest, a ten grzebie gdzieś tam jakąś dziurę w jakimś tam w kółce, jakimś w akwarium. I no i tutaj mamy sporo takiej negatywnej energii. Tak jakbyście się właśnie doszukiwali złego niepotrzebnie, tam gdzie go nie ma. No i co dalej? Mówimy dzisiaj o zmianach. Jakie zmiany do ciebie idą? Mamy tutaj tą kartę diabeł, transformacja, koło fortuny. Wszystkie są jakby w negatywnej wersji tutaj w tej talii. Każda karta ma pozytywną i negatywną wersję. I mamy kartę księżyc w pozytywnej wersji. Więc mam poczucie, że wyjdziecie po prostu, że tą zmianą będzie zrozumienie czegoś, czy też zmiana nastawienia, zamiast właśnie szukać dziury w całym, zamiast doszukiwać się, o, że wszystko zaraz będzie źle. Zmienicie nastawienie na tyle, czy podejście do swojego życia, czy do tego tematu, żeby patrzeć na to, co jest pozytywne. I to będzie tym elementem, który was jakby wyciągnie z tego piekła. Takie mi słowo przyszło, więc współczuję, jeżeli rzeczywiście tak się czujecie w jakiejś sytuacji. Aczkolwiek no tak jest, że wszystko zależy od naszego nastawienia. Że jakby każda sytuacja jest neutralna sama w sobie. I wyjść z tych sytuacji możemy poprzez nastawienie, swoje, nasze nastawienie do tego. I wiem, że niektóre sytuacje są naprawdę bardzo trudne. I to nie jest tak, że mówiąc to o tym nastawieniu, że ja bagatelizuję wasze odczucia czy wasze uczucia, ale właśnie często jest tak, że jak wpadniemy, wiecie, w taką negatywną energię, to się tak nakręca. I często jakby
wiecie, no jakby pierwsza zasada pomocy komuś, tak, jakimś osobom uzależnionym czy z jakimiś trudnymi tematami w życiu, no podstawą jest to, że ta osoba sama musi chcieć tej pomocy, tak, nie da się kogoś na siłę wyciągnąć z jakiegoś nałogu na przykład. I z takim negatywnym myśleniem, czy z jakimiś trudnymi sytuacjami, które się dzieją w naszym życiu, też tak jest, że no jakby sami musimy dojść do takiego momentu, że chcemy coś zmienić w tym, jak jest, w tym, jak nam jest w życiu, nawet jeżeli dużo trudnych sytuacji mamy dookoła siebie, żeby zacząć czuć się lepiej. No, sami musimy do tego dojść, tak? Bo jak będziemy siedzieć i czekać, aż samo się coś zmieni, to często jesteśmy tak głęboko zanurzeni w tych trudnych energiach, że nawet jeżeli coś się zmienia i jest lepiej, to my po prostu tego nie widzimy, bo się po prostu nakręcamy i nakręcamy i nakręcamy na to najgorsze, tak? Już się właśnie doszukujemy nawet jakiejś tam dziury w całym, tak? I problemów tam, gdzie ich po prostu nie ma. Dobra, zobaczmy dalej. Rycerz monet, piątka mieczy, królowa kielichów, tutaj mamy królową buław, ok, więc to co widzę, taką podpowiedź też dla Was, że właśnie jak tak wpadniemy w takie dno, w taką dziurę jakąś, czarną dziurę, to raz, że właśnie mamy tendencję do tego, żeby się nakręcać na coraz gorsze rzeczy, a dwa, że nawet jak myślimy o tym, że jak stąd wyjść, jak sobie z tym poradzić, to czasami szukamy rozwiązania, które nas od razu z tego wyciągnie. I to, wiecie, jakby szukamy i szukamy, a cały jakby klucz w tym, żeby robić to po prostu małymi kroczkami, żeby zacząć trochę od zmiany nastawienia, żeby popatrzeć na... Zacząć po prostu zwracać uwagę na to, że dookoła nas dzieją się też dobre rzeczy. I owszem, to nie jest coś, co nas od razu wyciągnie i od razu po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieni nasze życie na lepsze, ale to są właśnie te małe kroczki, które możemy podjąć, zamiast nie tkwić dalej w tym, co jest. No bo jak zaczynamy szukać takiego genialnego rozwiązania, które wszystko odmieni, całe nasze życie i każde wszystkie problemy nasze rozwiąże, no to co się dzieje? Że siedzimy dalej w tym, czym jesteśmy i szukamy tego rozwiązania i szukamy i nie możemy znaleźć, bo nie ma takiego jednego wielkiego rozwiązania, które rozwiąże wszystkie nasze problemy, albo może jakieś jest, które mamy na myśli i uczepiamy się tego jednego i czekamy, aż to jedno się wydarzy, na przykład jakaś, nie wiem, wygrana w totolotka, która by miała magicznie wszystko odmienić i czepiamy się tego i co się dzieje, że tak naprawdę dalej siedzimy w tym bagienku, w którym jesteśmy i czekamy na zbawienie, zamiast skupić się na tym, co mogę zrobić, czyli jakie małe kroczki mogę zacząć podejmować, tak? Chociaż zacząć zauważać, że są też dobre rzeczy w moim życiu, zwracać uwagę na to, co mi sprawia przyjemność, co mi sprawia radość, może to są jakieś drobniutkie, małe rzeczy. Ja jak byłam w takiej czarnej dziurze, to... jakby jeden z takich elementów, na które zaczęłam zwracać uwagę i cieszyć się z nich, to była moja ulubiona kawa w moim ulubionym kubku. I to jest po prostu pierdoła, ale dla mnie to naprawdę było ważne, tak? Bo nie widziałam nic pozytywnego w swoim życiu wtedy. Ale kubeczek mój mi się bardzo podobał i do tej pory go mam. I ta dobra kawa z tego dobrego kubeczka to był taki moment w moim życiu, że okej, jest coś fajnego, pozytywnego, tak? I po coraz więcej po kolei jakieś rzeczy zaczynałam zauważać. W sensie szukałam ich, to nie tak, że one się same pojawiały, tak? Tylko musiałam po prostu tak intencjonalnie, świadomie tych rzeczy szukać, jakby wyłapywać te rzeczy, które mi się podobają. Także, o, tu jest fajny kwiatek, no dobra, ten kwiatek też jest, wiecie, no dobra, w życiu jest fajne to, że są ładne kwiatki, gdzieś tam akurat była wiosna i krokusy gdzieś tam w parku rosły. I naprawdę trzeba świadomie do tego podejść, że sami świadomie musimy się z takiego dołu wyjść, ale właśnie małymi kroczkami. I zaczynamy od takiej zmiany nastawienia, zmiany podejścia do życia. Do życia ogólnie, tak? Żeby zacząć działać,
konkretnie i właśnie jakieś małe kroczki podejmować, bo wtedy, jak robimy mały kroczek, to widzimy mały efekt, ale widzimy efekt. I to nas jeszcze, i to jest tak jakby mały sukces, tak? I robimy kolejny kroczek, znowu jest jakiś efekt, jest sukces. I to wtedy jest tak jakby znowu się ten efekt kuli śnieżnej nakręca, tylko już właśnie w bardziej pozytywnym kierunku. A w momencie, jak czekamy na to wielkie wydarzenie, które nas uratuje, no to właśnie problem w tym, że my dalej siedzimy cały czas w miejscu. I dalej nic się nie zmienia. Dlatego właśnie takie małe, świadome kroczki. I wiem, że na początku to się wydaje w ogóle, no, że to nie zmieni całego mojego życia. Nie, od razu nie zmieni, ale już przynajmniej jesteś o kroczek dalej niż byłeś, czy byłaś. Wtedy, kiedy cały czas czekałeś, czy czekałaś na to zbawienie, które się do tej pory nie pojawiło. Szóstka kielichów. No właśnie, może macie pieska, kotka, jakąś fajną koleżankę gdzieś tam od lat, czy w ogóle z kimś, z kim możecie pogadać o jakichś fajnych rzeczach. No i też dla mnie taki moment, w niektórych, do tej pory w sumie, jak mam jakiś gorszy dzień i chcę zmienić swoją energię, no to zaczynam się z kotami moimi bawić. I jakby jestem, wiecie, to też trochę takim stanie medytacyjnym, że nie myślę o żadnych tam problemach, tylko po prostu bawię się z kotem i się śmieję, bo są śmieszne po prostu, tak? Więc jest naprawdę dużo takich drobnych rzeczy, które wydają się błahe, ale wcale nie są i są bardzo ważne, bo to są właśnie takie małe kroczki, małe rzeczy, które dzięki którym zmieniamy w ogóle swój sposób myślenia, swój sposób, jakby swoje nastawienie do życia, swoją energię taką na co dzień. Im więcej rzeczy takich wplatamy gdzieś w codzienność, tym przez większy czas, jakby dłuższy czas w ciągu dnia czujemy się lepiej. A im więcej jest takich dni, w których czujemy się trochę lepiej, trochę dłużej, tym więcej jest takich tygodni, później tym więcej jest takich miesięcy, tak? I później nawet nie zauważamy w końcu, kiedy z tego strasznego, tragicznego roku zrobił się, wiecie, nowy, fajny rok, tak? Bo każdego dnia czuliśmy się troszeczkę, troszeczkę lepiej i następnego dnia też troszeczkę lepiej i to właśnie jest sumą takich małych kroków, świadomie podjętych w świadomym kierunku, ale efekty są. Czwórka buław też możecie, właśnie co jeszcze, że nawet jeżeli teraz, ok, jesteście już naprawdę w czarnej dziurze, nic fajnego w waszym życiu nie ma, chociaż wątpię, że jest aż tak tragicznie, no ale już mówię o w ogóle skrajnych sytuacjach, to możecie wrócić jakby w myślach do tych momentów, które były, ale właśnie nie z takim nastawieniem, że ej, bo kiedyś to było fajnie, a teraz to już tego nie ma, tylko z takim, wiecie, że wow, że jak wtedy było fajnie, to teraz też może być, żeby wczuć się w te fajne momenty, powspominać, żeby właśnie poczuć się lepiej, po prostu, żeby się poczuć lepiej. Tak, i karta słońce. Widzicie, jaka zmiana w ogóle? Tutaj z tej czarnej otchłani do takiej karty. Czwórka kielichów i siódemka buław. Okej. Okay. I tutaj mamy kartę as kielichów. Więc mam też takie poczucie, że no właśnie, możecie mieć wrażenie, że coś wam nie wychodzi. Nie wiem, czy to jest jakby we wszystkich dziedzinach waszego życia, wątpię, ale możecie mieć takie wrażenie, czy chodzi o jakiś jeden konkretny temat, który macie na myśli, z którym się, wiecie, użeracie od dawna. Tak czy inaczej, mam takie poczucie, że jest coś fajnego, jest jakieś fajne rozwiązanie, jest coś, co jakby na was, nawet nie tyle, że na was czeka, coś, co jest dla was. Tylko problem w tym, że wy na to nie patrzycie. Zobaczcie, tak jakby tutaj mamy tą dziewczynę, nie? Ona patrzy w tym kierunku i to jest też właśnie ta kwestia tego nastawienia, że ona patrzy, że to jakieś trzy puste miski stoją, w ogóle beznadziejnie jest, nic się nie udaje. A zobaczcie, tu jest ta jedna miseczka z takim, z mega jakimiś kolorami, no nie wiem, to ja to widzę jako jakąś fajną ofertę, jakąś fajną okazję, nie wiem, może nowa praca, może coś jeszcze, tak? Tylko właśnie często tak jest, że my przez to, że patrzymy na te wszystkie negatywne rzeczy i mówimy sobie, że się nie da, że tego nie ma, że to się nie uda, to jakby patrzymy w innym kierunku. A w momencie, w którym właśnie tymi małymi kroczkami
zaczynamy patrzeć, że o, to jest fajne, o, to mi się dzisiaj podobało, o, to mi się kiedyś udało, tak? O, kiedyś to, nie wiem, i tak dalej, tak? Że wchodzenie w tą energię bardziej taką pozytywną, to czucie się lepiej sprawia, że my zaczniemy, jakby otwieramy się bardziej na to, żeby zobaczyć też te okazje i oferty, które są. I to może się wydaje takie, chociaż wiem, że dużo osób, jakby, które mój kanał ogląda i tego typu rzeczy, no to wy wiecie o prawie przyciągania, wiecie o tym prawie założenia, teraz nawet coraz bardziej modnym, tak, Neville'a Goddarda, o tej potęga podświadomości, tak, o tym, że naprawdę ta nasza energia, że to wszystko jest energią, tak, i to, jak my się czujemy, to takie rzeczy przyciągamy. I to, co pojawia się w naszym życiu, jakieś okazje, jakieś możliwości, to jest efektem tak naprawdę tego, no, jaką mamy energię, tak? Na co się nastawiamy, na co patrzymy, na co jesteśmy gotowi, ale gotowi, no właśnie, poprzez jakby tą swoją energię, swoje nastawienie do życia. Czy ja patrzę tam, że jest wszystko źle i nic się nie uda i nic nie ma, jest beznadziejnie, czy ja patrzę tu, gdzie okej, to jest fajne i to jest fajne i to może mi się udać, a to mi się kiedyś udało, więc może, skoro udało mi się wtedy, to może teraz też, bo czemu nie? I wtedy właśnie zaczynamy zwracać uwagę, jakby dopuszczamy też do siebie coraz więcej różnych możliwości, tak, coraz więcej tych fajnych rzeczy. Bo no właśnie, mam takie poczucie, jakby to nie była właśnie kwestia tego, że czegoś nie ma, że ktoś wam czegoś nie chce dać, że coś jest złe i że, nie wiem, czegoś się nie da zrobić, tylko tak jakby to była naprawdę w dużym stopniu kwestia waszego nastawienia. I że jak zmienicie swoje nastawienie, to bardzo dużo się zmieni w waszym życiu i zaczniecie zauważyć te wszystkie pozytywne rzeczy, na które tak długo czekaliście. Ale to jakby jest w waszych rękach. I mówimy tutaj dzisiaj o zmianach, tak, jakie zmiany do ciebie idą. Ale bardzo często mówię w tego typu zmianach, że to nie jest tak, że te zmiany nam z nieba spadają, że zawsze te zmiany w naszym życiu są efektem zmiany w nas, decyzji, jakie podejmujemy, tego, jak patrzymy na nasze życie, jak patrzymy na różne sytuacje w naszym życiu. I to tutaj, w tym przypadku, w tym czytaniu bardzo, bardzo mocno się pojawia, że tutaj bardzo dużo po prostu zależy od was, od waszego nastawienia do życia. I no, niektórych to przeraża, że ojej, to taka odpowiedzialność i że ja muszę wszystko sam czy sama robić, ale z drugiej strony to jest wolność, że ja nie muszę patrzeć na to, co ktoś mówi, co ktoś robi, czy ktoś chce mi coś dać, czy nie, tylko ja jakby swoją świadomością mogę wykreować pewne rzeczy, tak, swoim nastawieniem do życia, swoją energią mogę zmienić w życiu to, co chcę zmienić. I to też zależy, no, dla części z was to może być jakaś tymczasowa sytuacja i wystarczy, że tak jakby wszystko, o czym tutaj mówię, to wy wiecie i to jest kwestia tego, żeby wam przypomnieć, żeby było, a no tak, przecież zapomniałam, że miałam sobie tam o pozytywnych rzeczach jakby myśleć, czy zwracać uwagę na pozytywne rzeczy, czy przyjemne rzeczy. Dla części z was tam robi coś nowego, ale jeżeli z wami to rezonuje, to poszukajcie więcej właśnie na temat prawa przyciągania, na temat ogólnie energii, tak, świadomości, czy tą potęgę podświadomości, nawet sobie przeczytajcie, czy tego typu inne jakieś książki, rzeczy, poradniki. No, bo czuję, że to wam dużo tutaj zmieni, tak? To będzie właśnie taki brakujący element, który pomoże wam odwrócić swoją sytuację, czy sytuacje, w których jesteście, swoje sytuacje. Tak, z kart emocji mamy kartę zgoda, więc tutaj coś mówiłam właśnie, że są jakieś nowe oferty, czy to jakaś nowa oferta pracy, czy może jakiś nowy partner, czy coś, czy partnerka, czy coś jeszcze, czego chcecie. To czuję, że tak, jak najbardziej jesteście, jakby jak najbardziej to wszystko jest w zasięgu waszej ręki, że to jest naprawdę tylko kwestia tego, na co patrzycie, na co zwracacie uwagę, tak? Na co wy świadomie się zaczniecie nastawiać. Komuś z was to może zająć kilka dni, komuś z was to może zająć kilka, nie wiem, tygodni, miesięcy, zależy od tego, na jakim poziomie jesteście, ale czuję, że tak czy inaczej ten proces
doprowadzi was właśnie do tego, do czego chcecie. Że tą jakąś umowę podpiszecie, znajdziecie to, na czym wam zależy, tak jakąś firmę, nową pracę, czy klientów, znajomość jakąś nową. Smutek. Rozkosz, okej. Okay. Nuda. Obawa. I karta wściekłość i pożądanie. Okej. Okay. I to też często powtarzam, że z jednej strony, że zawsze z jednej strony mamy to, do czego chcemy iść, jakieś nasze marzenia, pragnienia, ten cel, do którego dążymy, a z drugiej strony będą pojawiać się wszystkie rzeczy, które nas jakby obciążają, negatywne przekonania, jakieś traumy, jakieś właśnie obawy, wątpliwości. I ważne jest, żeby pracować z jednym i z drugim, żeby mieć cel, do którego dążę i na to się nastawiać, o tym myśleć, to sobie doprecyzowywać i wierzyć, że ja tam dojdę i jednocześnie patrzeć, co jeszcze mnie trzyma, co mnie powstrzymuje, co mnie hamuje, co mnie ogranicza i pracować też z tym, tak? Uwalniać jakieś emocje, pracować z przekonaniami. Zawsze korzystam właśnie, korzystam też, ale polecam właśnie korzystanie ze wsparcia różnych osób, czy właśnie czytanie jakichś książek, które pomogą nam to nastawienie zmienić, tak? Pokażą, że da się różne inne rzeczy zrobić. Więc z tego warto korzystać, bo to jest tak jak już pewnie jak ktoś ogląda regularnie moje czytania, to już na pewno nieraz słyszeliście, jak ten przykład z takim balonem na gorące powietrze podaje. Wiecie, jak w bajkach, nie wiem, jak nie leciałam takim balonem, więc nie wiem, czy tak naprawdę jest, ale w bajkach zawsze pokazują, że jak ten balon się nagrzewa, to dookoła tego koszyka są takie worki z jakimiś ciężarkami, z piaskiem, nie? I im bardziej chcą się tam w górę unieść, no to odcinają te worki, to obciążenie. I dzięki temu ten balon się unosi. I tutaj jest tak samo, jak mamy swoje jakieś marzenia, tak jakbyśmy tym balonem chcieli polecieć do góry. Ale jeżeli on jest opakowany po prostu, cały obklejony jakimiś ciężarami, przekonaniami, że się nie da, że tego nie można, że jestem beznadziejna, że mi to się nigdy nie uda, że tej pracy to nie płacą, że wszyscy faceci są źli, że wszystkie kobiety też są złe i w ogóle, że całe życie jest beznadziejne, no to to jest tak jakbyście po prostu zabetonowali ten kosz w ziemi, i tu podgrzewacie to powietrze i się dziwicie, że on nie idzie. No, trzeba też robotę zrobić z tymi negatywnymi rzeczami. Nie? Dlatego ważne jest jedno i drugie. No bo z drugiej strony, jak będę tylko pracować z tymi negatywnymi rzeczami, a nie będę mieć żadnych marzeń, pragnień, do czego po prostu chcę, aż mi się serce wyrywa, no to też nie, nigdzie ten balon nie poleci. No, będzie stał i będziecie się grzebać tam w tym piachu, w tym mule, w tych jakichś ciężarach, w betonie, nie wiadomo w czym. I co? I się w tym zakopiecie po prostu i nic się dalej nie będzie zmieniać, bo nie macie celu, do którego dążycie, bo nie macie tego, co was jakby wyrywa z tej ziemi, nie? I co was jakby, no, dokąd, jakby, no celu, tak? Dokąd chcecie dojść i do czego chcecie się doprowadzić jakby. Więc ważne jest jedno i drugie. Więc skupiajcie się po prostu na tym celu, no ale też właśnie patrzcie, co was tutaj powstrzymuje. No dobra, więc tyle na temat zmian. Tutaj właśnie mocno taki nacisk na to, że te zmiany to od ciebie w tym momencie zależą, tak? Do czego chcesz dojść i co ty z tym zrobisz, jakie ty decyzje i działania w związku z tym podejmiesz. No dobrze, w takim razie życzę wam wszystkiego dobrego. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, chcielibyście, żebym popatrzyła na waszą sytuację indywidualnie, co was blokuje, co was powstrzymuje, co jeszcze możecie zrobić, albo na co zwrócić uwagę, to zapraszam serdecznie. W opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Na dzisiaj wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia.